Cześć! Dziś porozmawiamy sobie oczywiście, że o kosmetykach, ale troszeczkę inaczej, bo nie będzie, jak widzicie po tytule, o pielęgnacji twarzy czy o pielęgnacji ciała, a będzie o pielęgnacji stref intymnych. I generalnie wiecie doskonale, że robię top 5, ale dzisiaj będzie top 3. Pomyślałam sobie, że przygotuję dla Was taki temat, ponieważ od wielu miesięcy gdzieś w moich mediach społecznościowych ten temat się przewija, a troszkę pytacie mnie o różne produkty właśnie związane z pielęgnacją stref intymnych. Ja do tej pory tego tematu nie poruszałam, ponieważ uważałam, że to jest dla mnie przynajmniej, jest to tak oczywiste, że nie ma sensu o tym mówić, a jednak okazuje się, że nie. Potrzebujecie dobrych preparatów, nie wiecie, na co zwrócić uwagę, chcecie jakieś moje polecajki sprawdzone. No i właśnie, dlaczego top 3? Dlatego, że przez wiele lat, słuchajcie, przez wiele, wiele lat używałam produktów do pielęgnacji stref intymnych, takich tanich, drogeryjnych, aptecznych, na przykład takich jak marka Lactacid, które w swoich składach oprócz dobrych substancji zawierają też substancje, które może niekoniecznie są najlepsze, zaliczane też bardzo często do substancji kontrowersyjnych, albo z kolei są dość mocno perfumowane. I powiem Wam, że na przestrzeni tych wielu, wielu lat starałam się znaleźć taki produkt, który byłby dobry pod każdym względem, taki, który nie miałby kontrowersyjnego składu lub też nie byłby mocno perfumowany, lub z kolei też działałby w taki sposób na okolice stref intymnych, że byłby dopasowany tak naprawdę do tego, co jest tam potrzebne, żeby w odpowiedni sposób dbać. Czyli między innymi o zadbanie mikrobioty, o zadbanie mikrobiomu w tych okolicach stref intymnych. I prawda jest też taka, że przez wiele, wiele lat na rynku kosmetycznym, czy nawet w aptekach, takich produktów było bardzo mało. Czyli takich produktów, które będą zawierały pro- czy prebiotyki działające właśnie na okolice stref intymnych, różnego rodzaju fitoskładniki, biofermenty i substancje takie, które będą dbały o to, żeby ta mikroflora, te mikroorganizmy tam w odpowiedni sposób żyły, ale też żeby te strefy intymne nie były przesuszone, żeby były w odpowiedni sposób nawilżone, zadbane, żeby nie były podrażniane. No mogłabym Wam wymieniać tutaj tak naprawdę godzinami i o tym mówić. I dopiero powiem Wam szczerze, na przestrzeni ostatnich miesięcy tak naprawdę znalazłam 3 świetne produkty. Takie, które mogę Wam z czystym sumieniem dzisiaj tutaj polecić i które powinny Was zainteresować właśnie ze względu na to, jak działają, co mają w składach i nie tylko. Także zabieramy się za temat i już Wam tłumaczę co i jak. Wspomniałam również o kwestii mikrobiomu, mikrobioty. To jest bardzo ważne, bo przez wiele lat mówiliśmy o fizjologicznym pH w okolicy właśnie tych naszych stref intymnych. A tak naprawdę fizjologiczne pH to jest, tak powiedzmy, połowa sukcesu. Musimy też pamiętać o odpowiednich substancjach, które będą wpływały na mikrobiom, mikrobiotę w tych okolicach. Bo musicie pamiętać o tym, że po pierwsze, kiedyś powiedziała to bardzo fajnie moja profesor na studiach właśnie z mikrobiologii. Człowiek jest chodzącą bakterią. A tak naprawdę chodzi o to, że żyjemy w symbiozie z różnymi mikroorganizmami, które żyją na całej naszej skórze. Na pewno słyszeliście o mikrobiomie jelitowym i o tym, co tam w naszym środku się znajduje. Ale musicie też pamiętać o tym, że mamy mikrobiom nasz naturalny na całym naszym ciele, na naszej skórze, na skórze głowy, twarzy, pod pachami, na ciele, w okolicach intymnych. I tak naprawdę ta mikrobiota, ten mikrobiom w tych okolicach jest inny w zależności od tego, o której części ciała mówimy i rozmawiamy. A tutaj zaliczamy bakterie, grzyby i tak naprawdę wszelkie mikroorganizmy, które żyją z nami w symbiozie.
Są to oczywiście, że dobre dla nas mikroorganizmy, ale są też i te złe mikroorganizmy. I tutaj też, tutaj Wam tak nawiążę, na przykład bakterie tlenowe, beztlenowe, które żyją na naszej skórze i z działaniem kosmetyków, które też gdzieś tam powodują, że będą one wpływały na te gorsze bakterie, które z kolei mogą zaostrzać stany trądzikowe. No widzicie, wszystko się tutaj tak ze sobą fajnie łączy. Więc jeśli rozmawiamy o tych strefach intymnych i chcemy o nie w odpowiedni sposób dbać, to powinniśmy wybrać takie kosmetyki, które w tej naszej codziennej pielęgnacji tych stref intymnych będą dostarczać odpowiednich substancji dla naszej skóry, ale również właśnie dla tego mikrobiomu. I ja bardzo mocno zaczęłam się interesować tym tematem w momencie, słuchajcie, kiedy stosowałam przez jakiś czas olejek do stref intymnych, który miał nie tylko działanie oczyszczające, myjące, pielęgnujące, ale również miał nawilżać. I ten olejek po pewnym czasie, na początku bardzo fajnie się u mnie sprawdzał, ale po pewnym czasie zauważyłam, że te strefy intymne mnie po prostu pieką. I myślałam, że nie wiem, może to bielizna, może to od ubrań, jakieś włókna, coś tam się dzieje. Oczywiście, że robiłam badania, a okazało się, że przyczyną tego był niestety preparat, który stosowałam, bo po pewnym czasie ten mikrobiom zaczął inaczej działać w tej okolicy przez to właśnie, że brakowało w tym produkcie do codziennej pielęgnacji i dbania o higienę intymną odpowiednich pro i prebiotyków i stwierdziłam, ok, dobra, trzeba zmienić, trzeba poszukać czegoś nowego, a trzeba zainwestować w coś, co rzeczywiście będzie dawało efekty. Zaczęłam szukać i znalazłam. I takim pierwszym produktem, po który sięgnęłam i który bardzo dobrze się u mnie sprawdził, a tak naprawdę, słuchajcie, który mnie zachwycił, bo to, jak po prostu ja czułam się w tych miejscach intymnych, i jak to wszystko tam funkcjonowało w takim codziennym naszym życiu, było wow. Ja oczywiście muszę tutaj też zaznaczyć, ja nie mam żadnych problemów ginekologicznych, jeśli chodzi o te strefy intymne, bo przy różnych tego typu problemach i chorobach w strefach intymnych należy zgłosić się do lekarza i zastosować odpowiednie leczenie. I to leczenie, do tego leczenia dopasować również preparaty, które będziecie stosować w codziennej higienie, w codziennej pielęgnacji. Ja dzisiaj opowiem Wam o produktach, które mają zastosowanie w codziennej pielęgnacji, w codziennej higienie, ale nie są związane ze stanami chorobowymi w tych okolicach, więc miejcie to proszę na uwadze. I zaczynamy właśnie od tego pierwszego produktu, nad którym tak się zachwyciłam. To, na co ja zwróciłam uwagę, to łagodne środki myjące, postbiotyki, fitoskładniki, biofermenty. Duża ilość substancji pochodzenia naturalnego, która z kolei mogłoby nam się wydawać, że nie wiadomo jak zareaguje skóra w tych okolicach, bo wiemy, że bardzo często jednak substancje pochodzenia naturalnego mogą być jako takie silniejsze alergeny, gdzieś szczególnie w przypadku skóry wrażliwej i mogą wywoływać różne reakcje, ale mówię tak, spróbuję, przetestuję i zobaczę. Bo wiecie, że ja lubię testować, wiecie, że lubię sprawdzać i wyszukiwać dla Was same perełki. A mowa tutaj o żelu do higieny intymnej od marki Shelly. Co się okazało? Ja już sobie ten żel testowałam, sprawdzałam, używałam w tej mojej codziennej higienie i pielęgnacji i któregoś dnia dostaję komentarz gdzieś pod którymś z moich filmów, że to był film gdzieś chyba na temat właśnie produktów marki Shelly, gdzieś tam się wypowiadałam o nich i ktoś mi napisał: Anita, ty musisz wypróbować żel do higieny intymnej właśnie tej marki. I ja wtedy mówię, wow, przecież ja już go używam, bo ten żel jest genialny, bo jest świetny, to jak nawilża, zmiękcza, łagodzi, jaki jest przyjemny w użyciu, jak pachnie, jak się go stosuje i przede wszystkim jak dba o te okolice, to jest po prostu cudo. I rzeczywiście, słuchajcie, tak jak powiedziałam, mamy świetne substancje
aktywne, czyli mamy te biofermenty, mamy te naturalne, delikatne, łagodne fitoskładniki, które będą dbały właśnie o skórę w tej okolicy, mamy postbiotyki, które zadbają o mikrobiotę właśnie w tej okolicy, no i mamy te łagodne substancje myjące, czyli spodziewamy się delikatnego oczyszczania, ale skutecznego oczyszczania, nawilżania tej okolicy, dbania o mikrobiom, dbania o to, żeby było tam dobrze. Zero podrażnień, pieczenia, swędzenia, żadnych zaburzeń, jeśli chodzi o właśnie funkcjonowanie naszego mikrobiomu. I słuchajcie, tak jest. Rzeczywiście tak jest. Świetna formuła żelowa, taka delikatnie ciągnąca się, ale naprawdę bardzo, powiedziałabym, wydajna, bo odrobina tego preparatu wystarczy, żeby delikatnie się on pienił, bardzo delikatnie pienił. Poza tym świetny zapach taki odświeżający, czyli to, na co jednak stawiamy w tych okolicach intymnych. No i to działanie. Działanie, słuchajcie, naprawdę bomba. Jak ja zaczęłam stosować ten produkt, to pierwsze, co sobie pomyślałam, już wiedząc o tym, jak troszeczkę moja skóra wrażliwa reaguje na biofermenty i ich takie pierwsze zetknięcie się mojej skóry wrażliwej z biofermentami, to było takie delikatne podszczypywanie, takie delikatne pieczenie, a nawet delikatne zaczerwienienie. Troszeczkę się obawiałam, że w tych okolicach intymnych też może się to pojawić. I słuchajcie, absolutnie nie. Nie ma mowy o tym, żeby coś takiego się działo, wręcz nawet odnosiłam za każdym razem wrażenie, że mam taki efekt ukojenia, takiego odświeżenia, złagodzenia. Bardzo przyjemny efekt, bardzo fajny skład. Coś dla osób, które szczególnie stawiają na kosmetyki z półki bardziej naturalnej. Idą w tym kierunku i szukają świetnych preparatów, właśnie zawierających dużą ilość tych substancji pochodzenia naturalnego, również w produktach do pielęgnacji stref intymnych. Duża, fajna butelka z pompką, więc super wszystko się fajnie wyciska. Dodatkowo też bardzo często produkty marki Shelly pojawiają się na różnych promocjach, a możecie je sobie zamawiać bezpośrednio ze strony producenta, ze sklepu, który jest właśnie na stronie, ale też sprawdzajcie ofertę w Hebe, bo tam też są dostępne te produkty, między innymi właśnie online. I często mi piszecie, że korzystacie i zamawiacie sobie tam zestawy, bo na przykład po dwa i tak dalej, właśnie w bardzo fajnych promocjach, więc polecam Wam sprawdzać, ale dzisiaj chciałam podkreślić, to jest jeden z naprawdę świetnych produktów pielęgnujących do stref intymnych, właśnie ze względu na swój skład, ze względu na jego działanie. Polska marka, no słuchajcie, świetna cena. No oczywiście, że te produkty, o których Wam dzisiaj opowiem, nie są najtańsze, bo to nie będą kosmetyki za kilka złotych. Ale jeśli szukacie czegoś, co rzeczywiście w odpowiedni sposób zadba o Wasze strefy intymne, a szczególnie w przypadku nas kobiet jest to bardzo ważne, szczególnie w momencie, kiedy macie menstruację, szczególnie w momencie, kiedy jesteście kobietami na przykład w ciąży, jesteście w ciąży, tak? Po różnych zabiegach, no mogłabym tutaj mówić godzinami. Ta higiena stref intymnych jest dla nas bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna. Więc polecam Wam, zainteresujcie się żelem od marki Shelly, bo jest naprawdę godne zaufania. A teraz zdradzę Wam drugi produkt. Ten żel do higieny intymnej dostaniecie oczywiście, że na stronie producenta, we wszystkich sklepach i drogeriach, gdzie dostępna jest marka. Ja kupowałam go sobie w Superfarm i mowa tutaj o żelu do stref intymnych, o żelu do mycia stref intymnych od marki Hagi. I tutaj słuchajcie, też mamy bardzo fajne substancje aktywne, bardzo fajne ekstrakty, m.in. ekstrakt z lnu. Mamy łagodzący pantenol, mamy substancje, które będą przywracały naturalny pH właśnie w tych okolicach i z kolei tutaj mamy prebiotyki. Skład jest fajnie przygotowany, oczywiście jest to produkt też perfumowany, ale fajna formuła, butelka z pompką, duża pojemność, dobrze się stosuje, bardzo dobrze się używa. Łagodzenie, ukojenie, odświeżenie, zadbanie o ten nasz mikrobiom, zadbanie o naturalny pH. Znowu mamy świetny kosmetyk,
który w składzie zawiera właśnie dużą ilość substancji pochodzenia naturalnego i którym też warto się zainteresować. Jest to oczywiście produkt wegański i coś być może dla osób, które w ogóle lubią tę markę, które też się nią interesują i szukają czegoś takiego. Czegoś właśnie dostępnego stacjonarnie, między innymi produktu, który będzie dbał o strefy intymne w odpowiedni sposób, będzie zawierał prebiotyki, łagodził, koił, nawilżał perełka, kolejna perełka, już nie mówiąc o tym, że o ile się nie mylę, to między innymi właśnie ten żel od marki został kilka razy nagrodzony w różnych tam konkursach. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę Wam też tutaj skłamać, wydaje mi się, że chyba w ogóle się raz pojawił w jakimś tam plebiscycie. No w każdym razie został nagrodzony przez konsumentów, między innymi właśnie za to, że tak świetnie działa. Jest to produkt wart polecenia, więc macie już dwie propozycje. Shelly i Hagi. A trzecia? I to jest właśnie trzecia propozycja, a dokładnie żel, który aktualnie stosuję, od marki Basic Lab, prebiotyczny żel do higieny intymnej. W Shelly mieliśmy postbiotyki, w Hagi mieliśmy prebiotyki, tutaj również mamy prebiotyki w stężeniu 3%, kwas laktobionowy trehaloza, oczywiście takie substancje jak betaina, alantoina czy pantenol, które też będą działały łagodząco. I znowu, słuchajcie, mamy produkt, który będzie działał w odpowiedni sposób na pH skóry w tych okolicach, wzmacniał i działał w odpowiedni sposób na mikrobiom w tych okolicach, łagodził, koił, nawilżał, delikatnie mył i odświeżał. Tutaj mamy opakowanie 200 ml, też z pompką, bardzo fajną konsystencję, chociaż wydaje mi się, że ona chyba jest najrzadsza w przypadku tych wszystkich produktów. Wydaje mi się, że ten żel od Shelly miał chyba najbardziej taką gęstą, nieco lepką, ciągnącą się konsystencję. Ten z kolei jest lżejszy i też być może przez to będzie mniej wydajne, jest to mniej więcej już pod koniec opakowania, ale też uważam, że jest bardzo dobry i to jest z kolei propozycja dla osób, które z kolei na przykład lubią markę Basic Lab, lubią z niej korzystać. W ogóle w ofercie Basic Lab pojawiła się cała seria tych produktów, są olejki, jest właśnie żel, są też inne preparaty do stosowania w okolicach intymnych, ale znowu, tutaj mamy właśnie to nawilżenie, wzmocnienie, ukojenie, balans, łagodzenie. Świetny, kolejny świetny preparat. W przypadku pierwszego, drugiego czy trzeciego nie było żadnego świądu, podrażnienia, szczypania, pieczenia, przesuszenia. Absolutnie, słuchajcie, nie. I jestem święcie przekonana, że w dużej mierze jest właśnie działanie tych substancji prebiotycznych, postbiotycznych na mikrobiom w tych okolicach. Wzmacnianie go i substancji, które też będą regulowały pH w okolicach intymnych, ale będą też takie substancje, które sprawdzą się u każdego, u każdej kobiety, myślę, że u mężczyzn też, którzy spokojnie mogą stosować tego typu preparaty również w swojej pielęgnacji intymnej, higienie intymnej. Także tutaj Wam zdradzam trzecią perełkę, która też jest godna wypróbowania i polecenia. I jeszcze jest coś, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa. Czytajcie dokładnie zalecenia producenta na opakowaniu, bo wszelkiego rodzaju produkty do higieny intymnej, jak właśnie takie żele, stosujemy zewnętrznie. To jest bardzo ważne. Więc stosujcie się proszę do zaleceń. Ja wiem, że może Wam się to wydać dziwne, co ja w tej chwili mówię, ale no tak, spotkałam się z tym, że tego typu produkty są źle stosowane. Źle stosowane, a później są problemy. Więc czytajcie proszę zalecenia producenta. Czytajcie proszę sposoby użycia, jak należy, czy wcześniej zwilżyć, czy nałożyć na zwilżoną dłoń, wymieszać, czy bezpośrednio na skórę. Czytajcie to proszę. To jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o dbanie w prawidłowy sposób o strefy intymne. A druga sprawa to jest coś, co krąży w internecie
od wielu, wielu lat. To jest taki mit i taka bzdura kosmetyczna, którą gdzieś tam się powiela. I szczerze wam powiem, nie wiem skąd to się wzięło, kto to wymyślił, ale też robiłam nawet rolkę na ten temat. Moje drogie panie i panowie, żelów do higieny intymnej nie stosujemy na twarz, do mycia twarzy. Właśnie, to jest ten mit. Bo słyszałam, że skoro one mają dbać o pH skóry, wyrównywać to pH skóry, mieć fizjologiczne substancje, które będą działały na pH skóry, to będą te preparaty idealnie nadawały się do mycia twarzy. No nie! Bo pamiętajcie proszę o tym, że pH skóry to jest jedno, mikrobiota to jest drugie. I w okolicach intymnych, jeszcze raz to powtórzę, mamy inny mikrobiom niż na naszej skórze. I producenci kosmetyków tak komponują ze sobą składniki aktywne. Między innymi właśnie biofermenty, postbiotyki, probiotyki, prebiotyki, czy cukry, czy inne substancje, które wkładają do tych preparatów, do higieny intymnej, żeby zadbać nie tylko o wyrównanie pH w tej okolicy, ale zadbać o mikrobiom. Bo nosimy bieliznę, pocimy się, działa tu temperatura, działa tutaj też, działają czynniki mechaniczne, ocieranie się, słuchajcie, mogą też działać różnego innego rodzaju czynniki, jak na przykład w momencie, kiedy mamy menstruację, tak? Stosujemy podpaski, stosujemy kubeczki, stosujemy tampony, jakieś wkładki, w zależności od tego, jaką bieliznę na sobie nosimy, czy jesteśmy na terapii hormonalnej, czy jesteśmy w ciąży, tak? Czy akurat przyjmujemy jakieś antybiotyki doustnie, bo dopadła nas choroba, jakieś przeziębienie. To wszystko będzie miało wpływ na to, w okolicach intymnych, jak będzie funkcjonował nasz mikrobiom. I on jest inny niż na twarzy, więc stosowanie do mycia twarzy preparatów, które stosujemy w okolicach intymnych, to jest po prostu błąd, to jest bzdura, więc nie dajcie się na to nabierać. Pamiętajcie o tym, proszę. Preparaty do higieny intymnej to są preparaty, które stosujemy w strefach intymnych. I myślę, że właśnie tym akcentem mogę zakończyć dzisiejszy film. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te produkty, o których dzisiaj wspomniałam. Jeśli tak, to proszę dajcie znać w komentarzach. Chyba, że znacie inne jeszcze, których ja na przykład jeszcze nie poznałam, albo ktoś z widzów też ich nie zna i które u Was świetnie się sprawdzają, to zostawcie oczywiście te Wasze polecajki w komentarzach, bo myślę, że każdy z nas z tego skorzysta, a Wasze opinie są tutaj bardzo ważne. Ja często to podkreślam w moich filmach, że Wasze opinie na temat konkretnych produktów to jest coś, co też sprawia, że inni chętnie sięgają, bo ja to ja, ale Wy to Wy. Więc dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych kosmetykach, czy już je znacie, czy macie jakieś inne. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!